Zastanawialiście się kiedyś, czy obiektyw za 100 zł zrobi tak samo dobre zdjęcia, jak ten obiektyw za 2000 zł? I czy tak naprawdę opłaca się kupować te droższe obiektywy, czy zostać lepiej przy tych tańszych? Dzisiaj zrobię sobie porównanie tych dwóch obiektywów i zobaczymy, który tak naprawdę wyjdzie lepiej i czy faktycznie są aż tak duże różnice, żeby kupować tak drogi obiektyw. Na wstępie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i miłego oglądania. W teście będą brać udział dwa obiektywy. Tańszy to jest Helios 44 M4, a ten droższy to jest Sigma 30 mm ze światłem 1.4. Wiem, że ogniskowe są inne, ale według mnie nie ma to większej różnicy, po prostu będą na innych ogniskowych, ale chodzi o samą jakość tego obrazu, co nie? Zrobię sobie porównanie w mniej więcej trzech kategoriach. Pierwsze to będą zdjęcia bardziej produktowe, bądź takie po prostu detaliczne. Martwa natura, tak w skrócie, po prostu jakieś kwiatki czy tego typu rzeczy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Drugie to będą trochę trudniejsze zdjęcia, ponieważ będą to zdjęcia mojego psa, więc będzie to w ruchu. I zobaczymy, który obiektyw da radę bardziej. I trzecie zdjęcie to będzie autoportret, by zobaczyć, jak to wygląda właśnie na twarzy ludzkiej, te wszystkie detale, jak one tutaj się mają. Ogólnie dla ułatwienia, żeby Helios miał równe szanse, również założę na niego Black Mista, żeby był efekt wiadomo jaki, dyfuzji i po prostu to światło byłoby większe. No to co, zaczynamy od pierwszej kategorii, czyli zrobię sobie po prostu zdjęcia kwiatków. Na sam start podpinam Heliosa do Canona M50 i po prostu zaczynam robić fotki. Mam za sobą bardzo fajne kwiatki, więc one idealnie tutaj się nadadzą. Ogólnie mam również tutaj Black Mista, więc szanse wyrównane. Lecę robić zdjęcia. Dobrze, jak wiemy, tutaj mamy całkowicie manualny obiektyw, więc muszę sobie poradzić w sposób taki, żeby po prostu manualnie ustawić ostrość. I teraz, jakby to można było zrobić? Tutaj możemy zrobić takie zbliżenie. To jest, jak widać, inna ogniskowa, ale ogólnie łapie tą ostrość. Jeszcze gdyby tak z góry jakieś... Okej. Tutaj bokiem wychodzi ładniejsze, więc można to wykorzystać. Stąd jako spróbować zrobić. Okej, pierwsze fotki jakieś mam. Wydaje się, że jest spoko. Pierwszą rzecz, jaką widzę, to jest to bokach. Ono robi takie kółka bardziej. Z czego tutaj widzę, ale fajnie to wygląda, więc jak na razie jest spoko. Nie wiem, spróbuję teraz podpiąć Sigmę. No i dobra, mam podpiętą Sigmę, no i teraz zobaczymy na innej ogniskowej i pewnie będzie inny bokeh. Zobaczymy. Tutaj już w ogóle jest inna kolorystyka, a takie same ustawienia, co nie? No inaczej to wygląda. Chcemy, żeby było widać to w bokach. Okej, teraz spróbuję zrobić stąd. Okej, wydaje mi się, że pierwszy test z kwiatkami wyszedł pozytywnie. I teraz zobaczymy porównanie, który obiektyw sobie lepiej poradził. Na pierwszy rzut oka widzę, że bokeh w Heliosie jest inny, jest taki bardziej spiralowy i ogólnie mniej dyfuzyjnie wychodzi to zdjęcie nawet z Black Mistem na Heliosie. Czyli wychodzi na to, że Helios jest bardziej kontrastowy, można tak to nazwać. Tym Heliosem jest ciężej trafić w ostrość, nie powiem, lecz szczerze nie ma aż takiej tragedii, jak w niektórych starych obiektywach. No i szczerze, jak mam wybierać stąd, to bardziej mi się podobał efekt w Heliosie, ponieważ właśnie jak widać na tym Black Miście w Sigmie jest taka powłoka nad tym kwiatkiem i dla mnie to tak sztucznie wygląda trochę, więc w tym przypadku w takim słońcu jest godzina jakaś przed 11:00, lepiej chyba zdejmować Black Mista do Sigmy, przynajmniej teraz jak widzę w porównaniu z Heliosem. No to co, lecimy z drugą konfrontacją. Będą to zdjęcia mojego psa. Tutaj już jest troszeczkę cięższy orzech do zgryzienia, ponieważ ostrzenie manualne jest dosyć ciężkie. Tutaj tego problemu nie mamy. Karetka w tle.
nic nie poradzę. No ale dobra, cóż, trzeba spróbować, więc zaczynamy od Heliosa. Okej, coś początkowo mam zrobione, mniej więcej nic ona tam została sobie. Ogólnie pies jest zmęczony, bo jest strasznie gorąco dzisiaj, więc się nie dziwię. Nie będę jej męczyć, po prostu mieszę, idę po Sigmę i zobaczymy, jakie tam wyjdą zdjęcia. Okej, mam Sigmę, pies nawet nie drgnął z tamtego miejsca jak był, więc idealnie. No to co, zobaczymy, czy się uda zrobić zdjęcia. Tutaj muszę bliżej podejść. Patrz, Bailey, patrz, patrz, patrz. Coś ją auto ją rozprasza. A było dobrze, ale dobra, mam fotki. Jest już coś. I według mnie można zrobić lekkie porównanie. Według mnie w tej konfrontacji wyszła lepiej Sigma, ponieważ tam obraz był taki, no sami zobaczcie. Po pierwsze jest bardziej ostry i według mnie tutaj bokeh robi robotę, jest ładniejsze po prostu. Taka jest moja opinia, dajcie znać jak według was jest. Co wam się bardziej podoba? Ale no mówię, kolory według mnie są lepiej w Sigmie, jak i bokeh i sama ostrość. I akurat tutaj z Black Mistem lepiej to wyszło, nic nie kwiatkami i zauważam taką różnicę, że w Sigmie jak mamy jakiś jasny obiekt, to on bardzo się rozprasza pod wpływem Black Mista, a w Heliosie tak nie jest. I to jest wada Sigmy, a zaleta Heliosa, ale już w takich normalnych tutaj zdjęciach wydaje mi się, że lepiej wychodzi Sigma. Ostatnia rzecz, czyli portret i po prostu mi się wydaje, że podepnę pod tego Canona te dwa obiektywy, nagram wam film taki testowy i po prostu z tego zrobi się zdjęcia i zobaczymy jak to wyjdzie. Więc co, zaczynamy od Heliosa i zobaczymy jak tutaj wygląda, muszę ogarnąć jakąś spoko miejscówkę. Okej, tutaj manualna ostrość, wydaje mi się, że tak. Ogólnie tu mam kawałek słońca, żeby robił taki efekt, że mam pół twarzy oświetlonej, a pół nie. No to co? Prezentuje się to tak, czy ostrość się złapała, nie wiem, będę się oddalać, tak. Tutaj tak jakby są jakieś dynamiczne ruchy, odcień skóry tak wygląda. To samo teraz z Sigmą, tutaj sprawa trochę ułatwiona, bo autofokus, więc mogę sobie tutaj iść i mocne słońce. Tak to się prezentuje, tutaj właśnie obok mam słońce, więc tak. Nie wiem, jak według was, dajcie znać, co jest według was lepsze. Jak dla mnie w tej konfrontacji wygrywa Sigma, ponieważ według mnie ten bokeh jest nie do pobicia. W sensie zależy jaki efekt chcecie uzyskać, ale mi się bardziej podoba w Sigmie. Dajcie znać, co sądzicie, czy jest to warte takiej dużej różnicy pieniędzy. W sumie mogłabym nad tym pomyśleć, bo większej różnicy nie ma. Sam komfort korzystania z obiektywu jest lepszy w Sigmie. Autofokus, no i tutaj to jest pierwsza właśnie zaleta tego obiektywu. Ale jeżeli zaczynacie z fotografem i chcecie po prostu się poduczyć na tańszym obiektywie, to kupujcie Heliosa. I taka jest moja opinia na temat tych dwóch obiektywów. Dzięki za oglądanie, jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, lecimy po 6000. Pamiętajcie o Instagramie, tam są moje wszystkie prace. No i co, widzimy się w następnym odcinku, siema!